Minęła właśnie 8. Deklaracja wsparcia i gwarancje bezpieczeństwa, gesty i symbole, ale też mocny sygnał dla Polski, Ukrainy, świata i Putina. To było ważne i istotne przemówienie. Tak wystąpienie amerykańskiego prezydenta komentują polscy politycy. Szczególnie ważne i bliskie polskiemu sercu były dwa słowa: wolność i solidarność, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Myślę, że wokół tych dwóch słów, tych dwóch wartości, o których prezydent Stanów Zjednoczonych mówił, będzie się budować dalsza działalność naszego sojuszu euroatlantyckiego. Wolność, jak powiedział prezydent Biden, najsłodsze słowo, które istnieje. Zarówno Polacy, jak i Amerykanie, jak i Ukraińcy wiedzą, ile ono dla nich znaczy. Dodaje wiceszef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Marcin Bosacki. Politycy podkreślają jeszcze jeden element przemówienia. Mocny przekaz do Władimira Putina, że Ukraina nigdy nie będzie zwycięstwem Rosji. Dziś Joe Biden spotka się na nadzwyczajnym szczycie z przywódcami bukaresztańskiej dziewiątki. To grupa, którą tworzą kraje wschodniej flanki NATO. To po prostu pewien format w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego dotyczący koordynacji działań państw naszej części Europy, czyli mówiąc krótko tych państw, które wywodziły się z bloku komunistycznego wschodniego, no i musiały pewne kroki podjąć, aby właśnie choćby harmonizować nasze siły zbrojne. Tłumaczy ekspert stosunków międzynarodowych dr Tomasz Lachowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Na dzisiejsze spotkanie przyleci też sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. A jak mówi Radiu Z senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski, po tych rozmowach oczekuje konkretnych decyzji o inwestycjach w infrastrukturę wojskową. Drugi dzień wizyty prezydenta USA w Warszawie to oczywiście kolejny dzień utrudnień w ruchu dla mieszkańców stolicy. Przed hotelem Marriott, w którym nocuje Joe Biden, jest reporter Radia Z. Łączymy się z Rafałem Mirzyńskim. Tak jest, dzień dobry. Czy będzie komunikacyjny paraliż? A może nie paraliż, ale na pewno po stolicy będzie się dzisiaj nieco trudniej przemieszczać. Problemów z dotarciem do pracy czy szkoły jednak być nie powinno, ponieważ pierwszych utrudnień związanych z wizytą Bidena należy się spodziewać dopiero około południa. Przed godziną 13 amerykański przywódca wyruszy stąd w stronę ambasady USA w Warszawie, dlatego Aleje Jerozolimskie zostaną wtedy czasowo wyłączone z ruchu. Stamtąd Biden pojedzie już do Pałacu Prezydenckiego, dlatego policja systematycznie zamykać będzie kolejne ulice w Śródmieściu. Problemy mogą być także z mieszaniem się samochodem ulicą Żwirki i Wigury, kiedy przed godziną 17 kolumna z amerykańskim prezydentem będzie już zmierzała w kierunku lotniska. Warszawa, Rafał Mirzejewski, Radio Z. Teraz mamy 8:02, to czas gościa Radia Z. W studiu Bogdan Rymanowski. O, jaki spokój. A gościem Radia Z właśnie już słychać jest Sławomir Nitras, poseł Platformy Obywatelskiej, człowiek, którego Donald Tusk nie zawaha się użyć do kontroli wyborów. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Był pan na spotkaniu, na przemówieniu Joe Bidena? Byłem. I co pan usłyszał? No, wie pan, warto było marznąć, powiem panu. Zimno było? No, wiatr był taki przenikliwy. Warto było marznąć. Na mnie największe wrażenie zrobiły te słowa o wolności. Myślę, że dla każdego Polaka, szczególnie z naszego pokolenia, te słowa brzmią jak taki dzwon, że o tą wolność trzeba walczyć. Myślę, że te słowa o tych 5 latach najbliższych, w czasie których trzeba będzie podjąć trudne decyzje, które zdecydują o losie dzieci, następnych pokoleń. Na mnie to zrobiło duże wrażenie, bo to dowodzi temu, że on ma świadomość ogromnych wyzwań, że wolności, pewnych wartości trzeba bronić. I myślę, że to były słowa do Polaków, do polskich władz, ale myślę, że to przede wszystkim były słowa do świata zachodniego, który ma większe dylematy, jak się w tej wojnie zachowywać, wątpliwości. Myślę, że również do społeczeństwa amerykańskiego, które wiemy, że też się zastanawia, czy ta pomoc Ukrainie jest potrzebna, przynajmniej część tego społeczeństwa. I to był taki silny głos człowieka, który mówi: słuchajcie, decydujemy nie o własnym komforcie, tylko o tym, jak będzie świat wyglądał za 15-20 lat i tak naprawdę nie ma gdzie uciec, bo na mnie ogromne wrażenie zrobiły te dane mówiące, że Niemcy nie chcą bronić, że Polacy, połowa by chyba nie chciała bronić, ale to nie ma gdzie uciec przecież. Przecież jak uciekniemy do, nie wiem, do Danii, to przypomnijmy sobie, że jak był PRL, to Polska miała atakować Danię. Trzeba po prostu bronić demokratycznego to świata. To prawda, ale żeby się bronić, trzeba mieć czym. Nie zabrakło panu konkretów zwiększenia liczby wojsk amerykańskich, fabryki amunicji w Polsce, stałe bazy. Ja mam w ogóle takie poczucie, że my za dużo mówimy o pomocy, w sensie konkretnie ile czołgów, ile armat. Ja myślę, że to powinno się dziać troszeczkę ciszej. Ja wcale nie mam pretensji na przykład do polskiego rządu, kiedy pierwsze pomaga i chcę to uczciwie powiedzieć, ale że nie mam pełnej wiedzy, jak pomaga. Nie wiem, czy to jest potrzebne. Natomiast myślę, że się pan z tym zgodzi, że gdyby rok temu nas zapytać, jaka będzie reakcja świata zachodniego, Europy Zachodniej, polska reakcja, czy my bylibyśmy skłonni w tak gigantycznym stopniu pomagać. Niektórzy nawet zarzucają, że sami się rozbrajamy. To myślę, że nie spodziewaliśmy się takiej reakcji, więc ja myślę, że... Czyli pan nie jest rozczarowany tym przemówieniem?
Bo wczoraj nagrano Jarosława Kaczyńskiego w trakcie tego spotkania i użył takiego sformułowania, nic nie powiedział. Dla mnie to kompromitacja. Mówię zupełnie szczerze. Iwan, ja byłem trochę uniesiony momentem, bo to też jest kwestia pewnej reakcji Polaków. Ja naprawdę nie spodziewałem się, że tam przyjdą takie tłumy, które przyszły właśnie, przecież nie obejrzeć prezydenta amerykańskiego, mieli okazję. Przyszli podziękować, poczuć się razem, mieć poczucie, że jesteśmy bezpieczniejsi. I ta reakcja, ja nie chcę się na niej wyżywać, bo to nie jest taki dzień, ale ja jej po prostu nie rozumiem. Od razu mi się przypomniały te słowa, jak on pierwszy raz powiedział, że na zachód pojechał i nie podobało mu się w Wiedniu. Polakom, którzy pierwszy raz pojechali, ja pierwszy raz widziałem Berlin. Mi się bardzo podobało. Myślę, że większości Polaków się podobało. Kaczyńskiemu się nie podobało. A może chodzi podobało. O to, że tak naprawdę komplementy już słyszeliśmy, pochwały słyszeliśmy, oczekujemy czegoś więcej. A tam nie było komplementów i pochwał. Tam było były komplementy, podziękowanie dla narodu polskiego za to, jak potraktowało uchodźców. Ale najważniejsze kwestie to było zdanie powiedziane z Warszawy. I to jest ważne, że z Warszawy, czyli kraju, który dużo z siebie daje, do świata, przecież Biden nie mówił tylko do nas, tylko mówił do świata. Mówił, słuchajcie, 5 lat zdecyduje o tym, jaki będzie świat. I trzeba mieć odwagę podejmować twarde, odpowiedzialne decyzje. I prawdopodobnie mówił też do swoich wyborców. Oczywiście. Niektórzy mówią, że to inauguracja jego kampanii. Ale do swoich wyborców, dlatego że w Ameryce też mamy do czynienia z propagandą, która mówi, że co nas interesuje jakaś Ukraina. To były najważniejsze słowa, jakie padły i Kaczyński powinien to zrozumieć. Tłumaczenie było słabe, zgodzi się pan z tym na polskim. Myślę, że gdyby słuchał po angielsku, albo rozumiał po angielsku, to może zrozumiałby więcej, albo mu się marzy powrót Trumpa, po którym chyba nikt się nie spodziewa podobnej reakcji jak po Bidenie, więc to porozmawiajmy o spotkaniach Joe Bidena z liderami opozycji. Joe Biden krótko i dosadnie: Donaldzie, będziemy bronić solidarnie wolności i demokracji zawsze i wszędzie. Tak napisał Donald Tusk po spotkaniu z Bidenem. Co jeszcze powiedział Biden liderowi Platformy? Mogę potwierdzić, że obaj panowie, to znaczy i przewodniczący Donald Tusk i Rafał Trzaskowski, wspominali o praworządności, bo przecież my nie zapominamy o tym, że żyjemy w kraju, w którym rok temu na media wolne chciano założyć kaganiec, prawda? Przecież pan to pamięta, wszyscy to pamiętamy. Kraj, w którym ma poważne problemy z niezależnością sądownictwa, bo władza próbuje je zdominować. A jak długie było to spotkanie? Bo pojawiły się różne opinie, różne informacje dziennikarzy na przykład spotkanie, pisali, że to było osobne spotkanie. Że Biden poświęcił Donaldowi, Rafałowi Trzaskowskiemu nie więcej niż minutę. Nie, no to jest nieprawda. Jak to wyglądało? Proszę pana, to była rozmowa, jakbym miał to oceniać, bym wiedział, o tym liczył. Myślę, że ona trwała 5-6 minut. Z jednym liderem? Tak, z jednym, nie. Czyli, pojedynczo. To było czyli z Donaldem Tuskiem 5, z Rafałem Trzaskowskim 5 tak. I z panem marszałkiem Grodzkim. Szczerze mówiąc nie przypominam, znaczy nie dojrzałem tej rozmowy z panem marszałkiem Grodzkim. Ja towarzyszyłem panu Trzaskowskiemu. Myślę, że tak, ale mogę powiedzieć, bo chyba to jest ważniejsze. Trzaskowski przede wszystkim, bo to było pierwsze spotkanie, dziękował za pomoc i przypominał, że kończy się pomoc ONZ-owska, którą gwarantem są Amerykanie, dla Warszawy, dla polskich samorządów na zagospodarowanie Ukraińców. Bo trzeba pamiętać, że to jest amerykańskie. Amerykanie również ponoszą koszty pomocy zagospodarowania uchodźców w Polsce. Zresztą pięknie mówił wczoraj o tym Brzeziński. A jak zareagował Biden tak, na te słowa Trzaskowskiego? Doradcę, którego ja tych doradców wszystkich nie rozpoznaję, ale zawołał doradcę i powiedział, tak, to jest bardzo ważna sprawa i że tego trzeba absolutnie przypilnować. I rozmawiali obaj panowie o kwestiach praworządności i myślę, że ten... Wie pan, na mnie zrobiło wrażenie jedna rzecz wczoraj. I myślę, że to jest amerykański wpływ. Zachowanie prezydenta Dudy w stosunku do Donalda Tuska. On mógł przejść, mógł go minąć, a jednak się przywitał. I to jest po amerykańsku. Czyli zachował się z klasą. Tak, ale myślę, że tutaj wpływ amerykański jest nie bez znaczenia. Myśli pan, że gdyby nie Biden, myślę, gdyby nie Amerykanie, to Duda nie podałby Tuskowi ręki? Myślę, że Kaczyński mimo Bidena by nie podał. Myślę, że Morawiecki by nie podał. A Duda, który ma bliższe relacje z Amerykanami, widzi, że dla Amerykanów ten standard jest bardzo ważny. Widzi pan różnicę między Dudą a Kaczyńskim i Morawieckim? Wczoraj widziałem ewidentnie. I powiem panu, o czym wczoraj pomyślałem, kiedy zobaczyłem tę scenę. Uwierzyłem wczoraj, że jest możliwe normalne przekazanie władzy w Polsce, bo rola prezydenta Dudy będzie istotna w tym procesie. Jeżeli oczywiście opozycja wygra wybory, w co szczerze wierzę, że pomyślałem, że również pod presją amerykańską on może być gwarantem tego, że w Polsce nie będą się działy takie dantejskie sceny, jak na przykład ostatnio w Brazylii. Bo gdyby Kaczyński o tym decydował, czy Morawiecki,
to nie mam wątpliwości, że to byłby raczej model brazylijski. I za to też powinniśmy Amerykanom być wdzięczni, bo oni pilnują naszego bezpieczeństwa, ale również potrafią upomnieć się o demokrację w Polsce. Pana zdaniem nie ma nic, przepraszam, własnej motywacji w tym, co zrobił prezydent, tylko jest tutaj presja amerykańska? A widzi pan zmianę w pewnym sposobie prowadzenia polityki przez prezydenta Dudy od czasu konfliktu ukraińskiego i tej presji amerykańskiej? Bo ja ją dostrzegam. I to jest zmiana na lepsze. Oczywiście, jeśli to są jakieś pokłady dobroci u pana prezydenta, to tym lepiej. Ale nie mam wątpliwości, że Amerykanie upominają się o demokrację, o niezależność sądów, przestrzeganie wyborczych procedur, bo to też jest ważne. Stoimy przed dniu wyborów, które mogą być uczciwe albo mogą nie być uczciwe, jak ostatnie wybory prezydenckie. I to też jest ważne dla Amerykanów i to jest też kwestia amerykańska. Proszę zwrócić uwagę. Wszyscy się zastanawiają, ile trwało spotkanie, ale przecież prezydent Biden, kiedy jest, nie wiem, w Niemczech czy w Czechach, nie spotyka się z opozycją. Jest jakiś powód, dla którego... Przecież to nie jest prywatna sympatia do Trzaskowskiego czy do Tuska, tylko jest jakiś powód, dla którego on ten gest pokazuje, że pamięta o opozycji i że w Polsce pan jest mówi, problem. Panie pośle, o tym, że te spotkania trwały po kilka minut. Tymczasem politycy PiSu w to powątpiewają. Tomasz Poręba. Ostatecznie dwóch się załapało na shake hand, a trzeciemu nawet nie zrobiono zdjęcia i pozostał mu tylko wpis na Twitterze. Ależ to jest swoją drogą żenujące. Ale wie pan, pamięta pan, pan Poręba to jest ten człowiek, który odpowiada za spot wyborczy szczujący na uchodźców w ostatniej kampanii prezydenckiej, do którego odcinał się prezydent Duda. Pamięta pan ten spot? To zrobił Poręba. Jeśli pan chce, żebym ja w poważnej audycji komentował słowa niepoważnego człowieka, któremu zdejmują immunitet za szczucie rasowe w Europarlamencie, za to, że szczuł, za to, że uprawiał propagandę, szczując na ludzi innej rasy, to proszę... To jeszcze jeden komentarz. Niech pan zwolni z tego komentarza. Jeszcze jeden komentarz, Rafał Bochenek. To kolejne kłamstwo i manipulacja. To jest a propos wpisu pana Donalda Tuska i próba odwrócenia uwagi od wizerunkowej wtopy liderów Platformy z prawie spotkaniami z prezydentem USA. Czy poważne spotkania? A pamięta pan dyskusję o spotkaniu przy toalecie? Gdzieś tam w Waszyngtonie? Ale to politycy opozycji chyba krytykowali wtedy i naśmiewali się. Czy to ja mówię? Nie mówię o panu. Po co się zniżać? Ale przyzna pan, że politycy, pańscy koledzy też to robili. No ale wie pan, nie pamiętam nazwisk konkretnie, ale pamiętam dyskusję. Myślę, że dziennikarze tutaj też nie byli wolni. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Jest jakiś powód, dla którego prezydent Biden spotyka się z przedstawicielami opozycji. To nie jest standard w wszystkich spotkaniach i wszyscy powinniśmy to zauważyć. To jest też dowód na siłę opozycji w Polsce. On wie, że opozycja w Polsce jest ważnym graczem, który za chwilę może rządzić. Krótka piłka. Tak albo krótka nie. Piłka. Jest pan kocham gotowy? Ja też kocham piłkę, no więc zagramy. Zobaczymy, kto wygra ten mecz. Wizyta Bidena to dowód na to, że prezydent Duda jest politykiem wagi ciężkiej, tak czy nie? Że Polska jest krajem wagi ciężkiej. A prezydent? Ja dostrzegam zmianę w polityce tak? zagranicznej. Odpowiadam, to jest za poważna sprawa. W polityce zagranicznej prowadzonej przez Dudę od czasu jego aliansu silnego związania się z Amerykanami. Gdyby rządziła opozycja, Biden zaproponowałby Polsce dużo więcej. Tak czy nie? Na pewno Unia Europejska pomagałaby znacznie bardziej, bo umielibyśmy to załatwić. Lubię Rafała, ale na tym etapie to Donald jest mądrzejszy. Tak czy nie? Nie, no w ogóle, wie pan... Po co ja mam takie... Wie pan, a jak ja bym pana prosta zapytał, piłka. Ale oczywiście, to ja panu też oddam prostą piłkę. Tak. A pan woli rozmowy w Radio Z czy w Polsacie? I tu, i tu. A ja też tu, i tu. Ja nie lubię Rafał i Rafał i Donald. Ja uważam, okay, że w ogóle tandem, ich współpraca, i wie to zarówno Rafał, jak i przewodniczący Tusk, że ich współpraca jest potrzebna Platformie, Polsce, jest gwarantem Następne zwycięstwa. Pytanie. Dzisiaj Popielec, dlatego posypię głowę popiołem. I przeproszę katolików za słowa o opiłowywaniu ich przywilejów. Tak czy nie? Nie, bo uważam, że to jest prawdziwy problem. Jeśli jakiś katolik poczuł się urażony, to ja nie miałem ochoty, moim zamiarem nie było go indywidualnie dotykać. Sam czuję się katolikiem, natomiast przywileje Kościoła w Polsce są to po prostu takie rozpasanie, że trzeba je opiłować. Jeśli to miałoby pomóc Polsce, jesteśmy w stanie pojednać się z PiS-em, tak czy nie? Wie pan, no tak, oczywiście, tylko to wymaga, ale to, wie pana, ale to konstytucja, przepisy prawa, parlament normalny, rząd więcej szanujący na ten obywateli, temat w części nie kraść, internetowej, nie kraść. Radio ZPL, Facebook i YouTube, tam będziemy rozmawiać w dalszym tylko ciągu. Tylko pokora, umiar, a nie kradzenie. Sławomirem Nitrasem. Zgodzimy. Zapraszam. To jest gość Radia Z.
pokora, umiar, jakbym słyszał premier Beatę Szydło. Do tego nawiązałem. Jeżeli będzie pokora i umiar, to tak, a jeżeli będzie kradzież, rozpasanie. Przecież niech pan zauważy, to przepraszam, bo to może nie ładne, ale przecież im się już paski nie domykają. Oni się wszyscy tak rozpaśli. I to w sensie i fizycznym, i w sensie finansowym. No przecież tak nie można, no ludzie. Niech pan zobaczy, jak Brudziński wygląda. Ja pamiętam go sprzed 7 lat. Normalny, szczupły, fajny facet. Nawet się potrafił ubrać, a dzisiaj... Jak tak można? No przecież to, no normalnie, bo to prawda. Nie jest winą kogoś, że wygląda jak wygląda. No wie pan co, czasami jeżeli to ktoś ma kwestie genów, kwestie zdrowotne i tak dalej. Pan mógł dotknąć rzeczy zasadniczej. Mi się jakieś geny pozmieniały w ciągu tych 8 lat rządzenia i tylko taka ścisła dieta, a szczególnie odpiłowanie od publicznych stanowisk może im pomóc. Ale czy ktoś jest, to, że ktoś jest gruby, świadczy o nim źle? No to, że ktoś się tak zmienił fizycznie, jak oni się zmieniają, jest dowodem na to, że im się po prostu odkleiła rzeczywistość, że oni są zupełnie w innym... Ale wie pan, czasami nadwaga nie jest spowodowana przywilejami. Ale pan, no w tym wypadku jest. Pan pamięta, jak oni wyglądają. Jest pan pewien? W przypadku Brudzińskiego, w przypadku pani Kępy nie mam najmniejszej wątpliwości. Naprawdę? No, zobaczcie, pan zobaczy, jak się Czarnek zmienił. Przecież on jest dwa razy większy niż był na tym fotelu. A pan szczupło wygląda. No widzi pan. Ale jak rządziliśmy, dobrze też pan robi szczupły. Pobyt w opozycji. Wszystkim dobrze robi, proszę pana, mówiąc zupełnie serio. Ale ja jak rządziliśmy, też byłem szczupły. Okej, panie pośle, dobrze, to porozmawiajmy o tym, czego pan nie zawaha się zrobić dla skontrolowania wyborów. Jakiś plan działania, co pan robi jako lider, którego namaścił sam Donald Tusk? No trzeba pamiętać, że to jest proces, który zaczął się już jakiś czas temu. Już nie jesteśmy sami w tym procesie, robi to Komitet Obrony Demokracji, który zainicjował ten projekt, inne partie. Ja obserwuję tę dyskusję, która się toczy wokół tego, w ostatnich tygodniach szczególnie, i wydaje mi się, że ona nie powinna zboczyć na jakieś takie nie do końca prawdziwe tory. My mamy realny problem, bo jeżeli się przyjrzeć do ordynacji wyborczej, to ona jest tak skonstruowana, że o mandatach poselskich w okręgach konkretnych decydują czasami setki głosów. Na przykład wczoraj to rozmawiałem z jednym z moich kolegów z Sieradza, posłów, który mówił, że u nich ostatni mandat myśmy zdobyli 200 głosami. I jeżeli popatrzy pan na to, co się dzieje w małych okręgach wyborczych, często w domach pomocy społecznej, mówię o tych domach pomocy społecznej, bo tam często są ludzie, którzy nie do końca są nawet świadomi, prawda? Są to ludzie starsi, zniedołężniali, którzy oddają się pod opiekę swoim opiekunom. Jeżeli, a ja znam takie przypadki, że jeżeli na kilkadziesiąt czy na kilkaset głosujących osób wszyscy głosują tak samo, wszyscy pod linijkę głosują tak samo, to 200 głosów, 100 głosów może zdecydować o tym, że ktoś dostaje posłem, ktoś dostaje mandat. Co pan chciałby zrobić, żeby temu zapobiec, jeśli jest takie ryzyko? Zaraz odpowiem, ale chcę podać inny przykład. Ja jestem obserwatorem od wielu, wielu lat, od prawie 20, z ramienia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, wyborów na świecie. I ja nigdy nie pomyślałem, że o Polsce może powstać tak krytyczny raport, jak powstał po wyborach prezydenckich, który stwierdził wprost, że te wybory były nieuczciwe. I teraz ja wiem, że oni się mogą, władza się może posunąć dalej w tym procesie, jeżeli będzie tego potrzebowała. I recepta jest tylko jedna. Zaangażowanie wielu ludzi dobrej woli, ludzi, którzy nie są niekoniecznie wspierają jedną z partii politycznych. Ilu ludzi? Można mówić o liczbach? No jeżeli weźmiemy pod uwagę, że PiS wymyślił, że teraz tych małych okręgów, a wszyscy wiemy, że w małych okręgach, to jest na całym świecie tak, im mniejszy okręg, tym kontrola społeczna mniejsza, no to my będziemy potrzebowali kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Będziemy wiedzieli, kiedy ordynacja zostanie... Ile? 20, 30? No, myślę, że może być więcej. Bo 50 tysięcy? Niewykluczone. 50-tysięczna armia. Tak, i pan będzie marszałkiem tej armii. Nie. Moja rola jest absolutnie czysto... jest to funkcja organizacyjna. Ja mam pomóc tym ludziom się zorganizować, zdobyć odpowiednią wiedzę, dać im instrumenty, które pozwolą im po prostu uczciwie przypilnować wyborów. Uczciwie przypilnować. Bardzo ważna kwestia. To nie mają być ludzie, którzy mają kogoś wspierać w tej komisji, tylko mają pilnować uczciwych wyborów, na którym wszystkim nam powinno zależeć. Panie pośle, to teraz seria, bardzo dużo pytań jest do pana. Jest pan bardzo popularnym politykiem. Cieszę się, że wywołującym wielkie emocje. A propos spotkania z prezydentem Bidenem, bo są też takie pytania. Adrian Donner. Czy seria spotkań Joe Bidena z Rafałem Trzaskowskim, Donaldem Tuskiem i marszałkiem Grodzkim trwała dłużej niż walka Marcina Najmana z Mariuszem Pudzianowskim? Nie znam pana Najmana. Nie jest pan kibicem MMA? Oj nie. Ja nie przypadam... Podobno trwała sekundę ta walka. No to było zdecydowanie dłuższe, jeżeli tak było. Kolejne pytanie. Ale niech pan zwróci uwagę, że kiedy Donald Tusk spotykał się z Joe Bidenem, a były takie spotkania, kiedy Tusk był premierem lub szefem Rady Europejskiej, a Biden był senatorem,
To nikt nie pytał, czy oni rozmawiali, czy to była kurtuazyjna rozmowa, czy trwa minutę, tylko po prostu się spotykał z bardzo ważnym senatorem. To nie było ich pierwsze spotkanie, zarówno Tuska, jak i Trzaskowskiego. I to, że się spotkał, podkreślę to, z przedstawicielami opozycji, to przede wszystkim rządzący w Polsce powinni sobie wziąć do serca i zapytać się, dlaczego tak jest. Kolejne pytanie. Markot. Sławomir Nitras w marcu 2020 roku. Cytat z pana, podejrzewam. Kiedy będziemy rządzili z Konfederacją... Nie, to nieprawdziwe jest. To my będziemy rządzili, a Konfederacja zajmie się wami. Pytanie, czy Platforma będzie na jednej liście z Konfederacją, czy może przygarniecie wolnościowców? Co tu jest nieprawdziwego? No ten cytat jest nieprawdziwy. Nie powiedział pan tak? Nie, to był kontekst. W ogóle nie warto. No to odpowiedzmy na pytania. Pana, ja myślę, że... No to, do tego co chcę... z Konfederacją? Czy wyobraża pan sobie koalicję z Konfederacją? No nie wyobrażam. A jak zabraknie wam kilku mandatów w nowym parlamencie? No trzeba zrobić wszystko, żeby nie zabrakło. A jak zabraknie, to co? Ale słyszał pan... wie pan, jeśli... ja słyszałem ostatnio wypowiedzi pana... Mentzen różni się od Brauna, prawda? No, przynajmniej fizycznie. Jest młodszy, wydaje się, od bardziej otwarty. Pan ciągle o ten fizys. Bo to ma znaczenie. Natomiast jeżeli ja słyszałem jego wypowiedzi o uchodźcach, czy wypowiedzi o kobietach, no to tu się nic niewiele, tylko forma się zmieniła. Natomiast treść niestety... Nie wyobraża pan sobie sojuszu z Konfederacją? No, takim językiem. Wspólnych takim rządów? Nawet gdyby to miało zablokować rządy PiSu? Proszę zwrócić uwagę, że pan Braun i pan Korwin-Mikke będą kandydatami. To już nawet oni mówią wprost, że będą ale kandydatami do Sejmu. Mentzen i Bosak są liderami. Nie Braun i Korwin-Mikke. Wie pan, mówię, forma może jest troszeczkę ładniejsza, ale język jest dokładnie ten sam. Poglądy są niestety... Kolejne pytanie. Wizyta Donalda Tuska w Kijowie. Maria Przepiórkowska. Kiedy wizyta liderów opozycji w Kijowie się odbędzie? Nie wiem, pani Mario. Myślę, że pani powinna przejrzeć internet. Rafał Trzaskowski, Tomasz Grodzki, którzy pełnią funkcje publiczne w Polsce, niejednokrotnie byli, to nie z pustymi rękami, tylko z pomocą na Ukrainie. Może pani Marii chodzi właśnie o wizytę Donalda Tuska. Donald Tusk nie pełni żadnej formalnej funkcji w państwie, a nie wiem, czy... Ale nie mógłby pojechać? Mógłby, tylko nie wiem, czy Kijów... A niech pan poda przykład innych polityków, którzy nie... Kijów to nie jest miejsce, gdzie to nie jest safari, gdzie się robi wycieczki dzisiaj. Tam trzeba jechać z konkretną pomocą. To prawda, ale wiem na przykład, że były prezydent Aleksander Kwaśniewski był tam kilka razy już po wybuchu wojny. Tego nie wiem. Jest czynnym politykiem. Nie wiem, w jakim charakterze, ale ja myślę, że gdyby Donald Tusk pojechał dzisiaj do Kijowa, to byłyby zarzuty, że to jest próba uprawiania polityki. Ja nie wiem, czy to jest komukolwiek... Kolejne pytanie. Tam trzeba jechać pomagać, a nie robić sobie zdjęcia. MC. Mój wymarzony przyszły premier to... Wykluczamy głos na siebie. A to jest pytanie, czy pan MC chciał powiedzieć, kto ma być? Nie, to jest pytanie do pana. Jaki jest pański wymarzony przyszły premier? A wie pan, musiałbym to... Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski? No ale to już pan sugeruje. No ale to co, to ma pan trzeciego, to ja byłbym, bardzo. Ja byłbym szczęśliwy, gdyby był zarówno jeden, jak i... Ale gdyby drugi. Pan miał wybierać, wie pan, kto ma większe doświadczenie na dzisiaj? Kto byłby najlepszym premierem na premiera, czy na szefowanie rządowi po PiSie? Te wybory są tak ważne, że myślę, że każdy odpowiedzialny polityk wie, że swoich racji nie wolno stawiać ponad całość. I mówił o tym Tusk, który wydaje się naturalnym kandydatem na premiera, jest szefem naszej partii, więc w tym sensie jest naturalnym kandydatem na premiera, ale to on powiedział, że dzisiaj nie jest czas na dzielenie stanowisk i nawet przestrzegał nas w Platformie, żeby nie dzielić stanowisk, więc słuchając lidera partyjnego też nie mogę się temu działaniu poddać, bo to po prostu w tej chwili chyba nie o to chodzi. Pan Wojciech, czemu po tylu skandalach Radosława Sikorskiego w ostatnim czasie Platforma dalej się od niego nie odcięła? Są to standardy typowe dla PiSu, w których nieważne jest, jak ktoś się skompromitował, to i tak jest broniony jak niepodległość. Wie pan tylko, że ja ważąc to, bo ja widzę, że mogą być pewne wątpliwości, ale ważąc to, dorobek Sikorskiego, jego życiorys również, ale przede wszystkim dorobek i znaczenie międzynarodowe. Wydaje mi się, że Sikorski zdecydowanie dzisiaj pozostaje zdecydowanie atutem, a nie kosztem. A co do jego przyszłości, to ja myślę, że to też jest kwestia przed nami. Ona nie jest rozstrzygnięta. Ale wyobraża pan sobie, że zostaje szefem dyplomacji? No, muszę się odwołać do poprzedniego pytania. Wydaje mi się, że to dzisiaj nie jest czas na to, żeby się bawić w rozdawanie tego typu
stanowisk. Proszę zwrócić uwagę, że nawet jak pada ta krytyka, na przykład jak lewica próbuje nas atakować czasami, to oni nie przedstawiają swoich propozycji, tylko próbują krytykować nasze. To jest dowód na to, że ta paleta platform, no, mówiąc wprost, my mamy realny dylemat, jest co najmniej dwóch poważnych kandydatów na premiera, prawda? Donald Tusk, 7-letni premier, szef Rady Europejskiej, przywódca naszej partii, lider naszej partii, Rafał Trzaskowski. A jakoś wydaje mi się, że ta nasza ławka jest, nie tylko jeśli chodzi o tych dwóch panów, znacznie szersza niż i to doświadczenie jest dużo większe niż naszych partnerów. I to może budzić zawiść. I mam trochę żal o to. Zawiść wśród partnerów z lewicy? No ja słyszałem tą wypowiedź Zandberga i powiem szczerze, wydaje mi się, że to po prostu była taka chęć strzelenia w kolano komuś, w kim on powinien widzieć partnera, a nie szukać wroga. Ja nie on słyszałem. Mówił, że chodzi mu o standardy, o to, że czynny polityk nie powinien brać jakichkolwiek pieniędzy od innego, obcego rządu. Okej, ale wydaje mi się, ja tą nutę widzę, pewnej takiej chęci uderzenia bardziej w platformę niż uderzenia w rządzących. Nie wiem, czy to jest najlepsza droga, ale każdy swoją wybiera. A proszę zwrócić uwagę, że my się nie rewanżujemy. A proszę powiedzieć, co pan sądzi, co pan myśli, czy dobrze pan życzy temu nowemu związkowi politycznemu między Szymonem Hołownią a Władysławem Kośniakiem-Kamyszem? No, wie pan, ja jestem cały czas pod wrażeniem analizowanych sondaży i ja mam świadomość różnic i mam świadomość, że są pewne napięcia, że ktoś nie chce się komuś podporządkować. Ja to wszystko rozumiem, ja jestem już wiele lat w polityce, ale ja na końcu patrzę te sondaże i widzę, że recepta jest tak naprawdę prosta, to znaczy, że pójście wspólne daje pewne zwycięstwo i z tej perspektywy trochę tutaj mi szkoda. Tutaj są różne tak naprawdę szacunki. No dobrze pan wie, że są eksperci, na przykład profesor Flis, który mówi, że wcale jedna lista nie daje wam pewności zwycięstwa. Ale ja nie mówię o jednej liście, bo wydaje się, że lewica idzie sama i ja mówię, wie pan, jakby się zastanowić nad elektoratem Hołowni, elektoratem koalicji, to tam są niewielkie różnice. Rządziliśmy z PSL-em przez 7 lat i zarówno nasz elektorat, jak i PSL-u to znosił, szanował. Pan wyobraża sobie jeszcze, że tak. Możecie... Ja bym być na jednej liście? Ja bym nie wykluczał, ale... Od czego to zależy? Od tego, żeby mniej złych słów padało, a więcej dobrych na przykład. Żeby nie mówić o sobie źle, żeby pilnować też zaplecza politycznego, żeby nie... I tutaj mam... Czyli życzy pan powodzenia Hołowni i Kośniakowi. I teraz właśnie chcę powiedzieć drugą rzecz. Natomiast jeżeli mieliby panowie iść, jeżeli nie miałoby dojść do współpracy z nami, na którą liczę, naprawdę uważam, że to nie jest jeszcze niemożliwe, ale jeżeli nie miałoby dojść do współpracy, no to lepiej, żeby poszli razem, niż mają iść osobno, bo po pierwsze mniej list, a po drugie nie grozi wtedy najprawdopodobniej jednym i drugim, że zejdą poniżej 5%, więc w tym sensie życzę im dobrze. Ja w ogóle uważam, że my musimy zmienić język i to jest do wszystkich na opozycji. A do siebie? Też. Jeżeli ten, ale zmienić język o tyle, że za dużo jest tych takich słów, często nie od liderów partyjnych, tylko od zaplecza wspierającego jedną i drugą stronę. Uważa pan, że jak pan spojrzy na swoje wypowiedzi tak z ostatnich lat, to uważa pan, że były momenty, kiedy pan powiedział za dużo i pan się tego wstydzi? Nie, no wstydzić to może nie, ale no oczywiście, ale... że czasami mi się zdarza, no jak każdemu. Pan a czego pan najbardziej żałuje? A nie pamiętam. Najlepiej tak powiedzieć. No, niech inni się biją w piersi, ale ja jestem święty. Nie, ale ja przecież wcale nie twierdzę, że jestem święty. Chciałem powiedzieć o tej współpracy. Wydaje mi się, że nad tym klimatem trzeba pracować. I ludzie muszą, Polacy muszą, i uważam, że to jest możliwe i niezbędne wręcz. Polacy muszą rozumieć, że partie opozycyjne są gotowe do współpracy. Bez względu na to, w jakiej formule pójdą. Że nawet jeżeli nie pójdą razem, to są gotowe do współpracy. I to jest bardzo ważne, żeby liderzy, którzy zawsze nadają ton, tak sformatowali swój przekaz, żeby nasi wyborcy również to rozumieli. Ci najbardziej zapalczywi, rozumiem, ale również ci, którzy na nas obserwują. Panie pośle, to poproszę jeszcze o krótkie wypowiedzi. Mam jeszcze kilka pytań. Chciałbym dać satysfakcję naszym słuchaczom. Oczywiście. Mateusz Kałukomski. Dlaczego uważa pan, że kłamstwo jest dopuszczalną metodą uprawiania polityki? Dlaczego bez żadnych dowodów sugerujecie, że wybory będą sfałszowane? No nie, no tu ja się muszę z panem Mateuszem nie zgodzić. Odwołam się do raportu OBWE. OBWE to jest organizacja, która od 50 lat obserwuje, to są poważni ludzie, profesjonalni obserwatorzy, w całej Europie i w połowie Azji, i w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie, i robi raporty. Ja pamiętam krytyczny raport OBWE po wyborach prezydenckich, kiedy na Florydzie, pan pamięta to, między Alem Gorem a George'em Bushem były nieprawidłowości. I ten raport mówi, że w Polsce jest problem z uczciwymi i jasne, równymi ale wyborami. Jedna sprawa to uchybienia, a drugie stwierdzenie, że były sfałszowane. Ale
proszę pana, jeżeli ktoś upolitycznia Państwową Komisję Wyborczą, bo tam już nie ma sędziów, tylko są działacze PiSu skierowani. A nie ma też ludzi, którzy zostali skierowani przez opozycję? A co mieliśmy nie dać? Ale chcieli. No właśnie, ale czyli oni mogą patrzeć na rękę przewodniczącemu. No nie, ale wcześniej był standard, że tam byli niezależni sędziowie. To chyba lepiej. Ale prawda? Teraz jest... A teraz jest gorzej. Teraz jest gorzej. Oczywiście. No ale są ludzie od was, wskazani ale, przez was. No ale to nie chodzi o to, żeby w Państwowej Komisji Wyborczej siedzieli zawodnicy, tylko sędziowie. Na meczu nie chodzi o to, żeby koszulkę sędziego przybrał któryś z zawodników drużyny, a po linii jednej biegał ktoś. Czyli gdyby to od was zależało, zmienicie skład PKW? Oczywiście, tam powinni być niezależni ludzie, którzy dają gwarancję niezależności. Jeżeli zobaczymy na rolę mediów publicznych, zaangażowanie rządu. Proszę pana, w kampanii prezydenckiej prezes KRUS-u do wszystkich ubezpieczonych rolników napisał list, że trzeba głosować tylko na Dudę. No to jest demokratyczny państw, czy to jest państwo, czy to jest Białoruś? Kolejne pytanie. Więc obawy są poważne. Kamil Mono, czy po ewentualnej wygranej w wyborach Platformy będzie pan za tym, aby opiłować Polskę Wschodnią w ramach kary za duże poparcie dla PiSu w tym regionie kraju? Proszę pana, rodzina mojego taty pochodzi z wschodniego, z Podlasia praktycznie. Rodzina mojej mamy pochodzi z Kresnego Stawu. No i co oni mówią, co oni myślą, jak oni komentują pańskie słowa o tym opiłowywaniu przywilejów? Ale katolików. Ja mówię, no wie pan, najbardziej to się chyba nie mojemu tacie nie podobało. Tak, co powiedział? No mój tata jest bardzo religijnym człowiekiem i mu się podoba, powiedział, że mu się to nie podoba. Mój tata ma takie poglądy, ma do tego prawo. Natomiast ja nie zmieniam, ja kocham mojego tatę, jest dla mnie wielkim autorytetem, ale ja mam swoje poglądy, proszę pana, i mi się to nie podoba. Ja byłem wychowany w wierze katolickiej, ja byłem pod dużym wpływem kościoła katolickiego i ja mam poczucie, że kościół mnie oszukuje. Jedno mówi, drugie robi. Wykorzystuje przywileje, a nie pomaga ludziom. Słowa biskupów nijak się mają do tego, jak sami żyją. Pierwsza decyzja, panie pośle, pierwsza decyzja rządu opozycyjnego w tej sprawie to jaka powinna być po wyborach? Związki partnerskie. Wprowadzenie związków partnerskich? Tak, bo wie pan, bo to jest bardzo szeroka kwestia. To nie jest tylko kwestia przywilejów finansowych. My jesteśmy pod wpływem religii katolickiej, my kształtujemy prawo cywilne chociażby, prawda? Relacje między, kwestia rozwodów. Czytał pan te okulniki, że utrudnia się rozwody cywilne. Wiadomo, to jest wszystko podszyte. Czyli co? Najpierw wprowadzenie związków partnerskich, a potem przyspieszenie procedury rozwodowej? Nie. Procedura rozwodowa jest tylko pewnym przykładem, że to jest sztucznie opóźniana. Na pewno ograniczenie finansowych przywilejów kościoła. To jest bardzo ważna rzecz. Ale jeżeli pan pyta mnie o pierwszą rzecz, to uważam, że symbolicznie to jest sprawa przenoszona w Polsce. Uszanowanie ludzi, którzy chcą żyć razem, chcą, żeby państwo ich rozpoznawało jako partnerów żyjących wspólnie w związku. I to jest pewien europejski już dzisiaj, a jesteśmy krajem europejskim, standard. I to powinna być moim zdaniem pierwsza decyzja, bo jest opóźniona. To na koniec jeszcze jedno finansowanie pytanie. Finansowanie in vitro, ograniczenie wpływów kościoła, zakaz przekazywania za darmo majątku ostatnie publicznego pytanie. Kościoła. Ostatnie pytanie, panie pośle. Damian Artur Kowalczyk, jak zamierza pan przestrzegać zaleceń C40, jeśli w latach 2019-2020 wykonał pan 262 loty na koszt Kancelarii Sejmu? Ale czy zdaje pan sobie sprawę, że wyczerpał pan limit na 524 lata? A czy pan wie, czy zrezygnuje pan z lotów do końca kariery, aby przestać niszczyć planetę? Ja widziałem to to pytanie i sprawdziłem sobie, to za pan. A wie pan, że to jest pełnomocnik Solidarnej Polski na Warszawę, chyba Pragę? A ile, jaki lata? A ile lata ozdoba? Ja przecież do pracy latam. Ja nie latam prywatnie. Ja latam do pracy i jestem każdego tygodnia w Warszawie. I traktuję swoje obowiązki bardzo poważnie. I mieszkam 650 kilometrów od Warszawy. I pociąg jedzie 9 godzin. I latam tylko do pracy, nie latam prywatnie. Ale uważa pan, że te ambitne cele polityki klimatycznej są do realizowania, zrealizowania? Wie pan, problemy są poważne. O to tutaj tak naprawdę chodzi. Ale widział pan te opracowania Ministerstwa Zdrowia, PiSowskiego Ministerstwa Zdrowia, które mówi, że trzeba zmniejszyć liczbę, czyli ilość czerwonego mięsa zjadanego, że trzeba ograniczyć kupowanych ubrań. Przecież ale to się jako wylewa. Rekomendacja, czy jako oczywiście, nakaz? Oczywiście, że jako rekomendacja. Jest różnica chyba. Oczywiście, że jako rekomendacja. Czyli wolny wybór. Ale niech pan zobaczy. Mamy afera Villa Plus. Mamy córkę pana Piotrowicza, gdzie jest ewidentnie próba przepchnięcia jej przez komisję. A my się zajmujemy raportem sprzed 4 lat. To pokazuje, jaka jest siła, sugestia mediów publicznych, jak one są w stanie narrację narzucić. Ale przyzna pan, że pierwsza o tej sprawie napisała dziennik Gazeta Prawna. I powiem panu szczerze. A nie telewizja publiczna. Powiem panu szczerze. Czy jest coś złego w tym, że dziennikarze to piszą? Nie. Właśnie. I powiem panu szczerze, wielu pana kolegów dziennikarzy, tylu polityków, zadaje sobie pytanie,
jak to w ogóle jest możliwe, że taki temat nie wiadomo skąd sprzed 4 lat przypomina akurat dziennikarza. Ale politycy gazeta, zawsze mają problem z dziennikarzami. Pamięta pan maile jednej Dworczyka? Drugiej opcji. Pamięta pan maile Dworczyka? No i co? No tam... I co, myśli pan, że to był artykuł na zamówienie? Ja tak, wie pan, jak przeczytałem kiedyś o tych pana dziennikarzach, których ja szanuję, znam ich z Sejmu, szanuję ich pracę, i kiedy przeczytałem o nich w mailach Dworczyka, jak to są gotowi do czegoś tam, to tak pomyślałem, takie gadanie Dworczyka. Ale jak przeczytałem ten artykuł, to mówię, kurczę, jednak te maile Dworczyka, to jest kopalnia wiedzy. A czy jednak teoria spiskowa? Nie jest teoria spiskowa, bo maile Dworczyka nie są ruską propagandą, tylko są prawdziwymi mailami między Dworczykiem, premierem i najbliższymi współpracownikami. Ale nie ma pan dowodów na to, że dziennikarze napisali coś na zamówienie? Ale proszę pana, w tym momencie. Ale nie, wie pan, to jest tak samo jak z mailami Dworczyka. Nie mam dowodów, że są prawdziwe. Ale wszystko wskazuje i no, jakaś zdrowy rozsądek każe powiedzieć, że rzeczywistość każdego dnia potwierdza prawdę z tych maili. Wraca pan do Szczecina, czy jeszcze jest pan w Warszawie? Jestem do piątku w Warszawie. A potem wraca pan? Jadę do domu, tak. Jadę czy lecę? Lecę. Lecę jednak. No, lecę, się... lecę. Ale teraz słyszałem, że niezła droga jest. Można samochodem przejechać. No ale wie pan, to też nie jest wcale zdrowsze pewnie, a 7 godzin za kierownicą już, ja nie wyglądam, mam 50 lat, oczy nie te, męczące. To jest 6 godzin za kierownicą. To wobec tego miłego lotu, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Piątek dopiero. Poseł Sławomir Nitras, poseł Platformy Obywatelskiej, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie, miłego dnia życzę. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.